I tak oto jesteśmy w Kedugu, w miejscu, gdzie jest misja katolicka Ojców Ducha Świętego. Tutaj Szczepan przez 3 lata przebywał, tutaj też poznał Leona, a my udajemy się na mały spacerek, aby spróbować zajrzeć do internatu chłopaków i zobaczyć, jak oni sobie tam żyją. I oto jesteśmy już przed internatem. Tu mieszkają chłopcy, w których salach spróbujmy się rozejrzeć troszkę dookoła. Jesteśmy w sypialni chłopaków. Tutaj chłopacy mieszkają, tutaj przebywają. I tu jest właśnie Szczepan, który tutaj przez wiele lat pracował. Tutaj też mieszkał nasz przyjaciel Leon. Chłopacy teraz wstają i powoli będą szli do szkoły. Jesteśmy w kolejnej sali, gdzie śpią chłopcy. Takich sali są 4. W takiej jednej sali gdzieś około 20 chłopców śpi i dba o siebie. Bardzo dobra atmosfera, bardzo dobre przyjacielskie stosunki. A tak wygląda cały internat chłopców. To są ich sale właśnie. Tam są prysznice, a tutaj jest kuchnia. A przed nami 4 sale lekcyjne, w których mogą odrabiać lekcje i mogą się uczyć. To zajrzyjmy jeszcze na chwilkę do kuchni, gdzie można nie tylko przyrządzić coś do jedzenia, nawet na gorąco, ale można także pozmywać. O właśnie, tu ktoś robi już chyba obiadek. A oto i dzisiejsze śniadanko. A tu właśnie idziemy na zajęcia z wychowania fizycznego. Już pole do biegu przygotowane. Przyszli reprezentanci Senegalu, właśnie mają rozgrzewkę. Mimo że jest dramatycznie zimno, nawet nie na 30 stopni, to oni w krótkich spodenkach, koszulka z krótkim rękawkiem. Hałas, który w myśli nie cichnie, który cały czas jej towarzyszy, to jest elektrownia, która dniem i nocą chodzi w ten sposób i nieustannie, jednak trochę uprzykrza życie tutaj ludziom. Oni się przyzwyczaili, ale pierwszą noc nie tak łatwo przespać.